Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku Kraina Muzyki. Nie, chodź tutaj, podejdź. Dzisiaj w planach obiad. W sumie to możemy zrobić grilla obiadowego z okazji zaręczyn naszych dzieciaków. Tak, i coś szapni. Także zrobimy sobie dzisiaj grill, kiełbaski. To jeszcze musimy posprzątać. Mirabelka, jak się ogarniesz tam, to tutaj możemy chałupkę trochę posprzątać. Zobaczymy, czy jest czysto. Bo wiesz, twoja teściowa przychodzi. Umyj zęby. Okej. Wiesz co, Lucja, ty jak skończysz jeść, to namalowałabyś do końca ten... O, ho, proszę pana. Skorzystaj, coś zjedz. Sprzątnij. No i super, Ancko. Tak myślę, że grilla sobie zrobimy. Czy wy pracujecie? Ty dzisiaj pracujesz do 17. Lucja do 21. Lucja, wiesz co? Weź sobie. A może to ci się uda? Jakie śliczne. To jest prezent. Słuchajcie. To jest... tak, schowaj do wyposażenia. To jest prezent, który dostanie Mirabelka z... Boże, jaką tam... z Gerardem. Tak? Jak ty tak ładnie tutaj im... Dawaj następny. Super, po prostu super. Ty wiesz co, też byś sobie wziął dzień wolnego dzisiaj. Symuluj chorobę. Ona w końcu będzie miała ten? Dobra, super. W sumie możemy wcześniej dzisiaj zacząć. Wiesz co, chodź. Wyrzuć śmieci, kochana. Super, mamy wszyscy wolne. W sumie to możemy zaplanować już to wydarzenie towarzyskie. A co się będziemy? Przyjęcie domowe, ale bez tego. Gość. Dianę sobie weźmiemy. Tak, u nas. Oj. No i tu mi źle się wcięło teraz. Aj. Co, chodź jeszcze skorzystaj. Zanim wszyscy przyjdą. O, twój narzeczony już przyszedł. Podziękuj za przybycie. Wiesz co, chodź tutaj. Opłać rachunki i... Ulala. Diana jak się odszczeliła. Może sobie, wiesz co zrobisz? Pocałuj sobie ją na przywitanie, Mirabelka. Idzie teściowa, odszczelona jak, nie wiem.
Może byśmy ją jakoś przywitali, obejmij. I tak jak to będzie najprostsze, coś tam jest nasze narzeczeństwo rozgniewane. Gdzie tu jest jeszcze ten? Diana mi gdzieś uciekła. Dodamy sobie ich wszystkich do grupy. Będzie łatwiej tutaj nam oczywiście ogarnąć. Spróbuj go uspokoić. Slot zapaleńców. Kurczę. A do której to jest? Do 16. Okej. Okay. Fajnie by było pójść Cornelem, to by sobie programowanie trochę, wiecie, naładował. Dobra, nieważne. Chodź, Mirabelka. Coś fajnego. Kiełbaskę z papryką możesz zrobić. Też fajny obraz, ale... sprzedaj. Chodź, misiu. Zrób tą kiełbachę. Popraw humor. Pochwal szczerze. Czy co? Podejdźcie tutaj wszyscy. O, to może Lucja, wiesz co, przygotujesz... Dlaczego to jest... Aha, już wiem dlaczego to jest, tak? Przygotuj może... mrożoną herbatę, cytro... lemoniadę przygotuj. I weźcie sobie wszyscy posiłek, ten wpłatki wpitala. Usiądźcie tutaj wszyscy razem, bo chcę, żebyście tutaj byli, wiecie, na świeżym powietrzu. Już jest cieplej. No, wszyscy się zmieścicie. Nie usiądźcie razem, proszę was, nie stójcie tak. Ten jak tego odwaliło od stołu. Tak, porozmawiajcie sobie. Podziękuj za przybycie. Porozmawiaj o smaku potrawy. No, co to się stało? Zawiesili się? A tak się odwiesicie? Dobra. Tak, porozmawiajcie sobie wszyscy. Lucja, ty byś też poznała. W sumie widzę, że ty już ją znasz. No nie mów, że nie znasz swojej przyszłej. Grubble next to eat. Grubble. Wish it.
Popraw humor, jakiś tam powiedz dowcip o. Poznaj. Cornel, a może byś jeszcze zrobił coś delikatnego? O, zrób pieczone ziemniaczki. Dziękuję. Sprzątnij jak możesz wszystko. Tu mama porozmawia ze wszystkimi. Poznaj. Cornel, robisz te ziemniaki. Aha, nie robisz, bo się przyjęcie skończyło. No trudno. Ważne, że wszyscy się poznali. No, bo się coś zawiesiło. Superancko. Weź napój. Aha, to ona śpiewa. Czyli przyszła teściowa się tutaj w rodzinę naszą wpasowała. Szkoda, że nas przyszły mąż nie mógł zostać. Wiecie co? Odłóż to. Nie, Geralt, na razie nie. Wiecie co? Cornel. Napraw to teraz. Ja wiem, co ci poprawi. Masz, poprawi humor. Ciekawe, czy pójdziesz do... O, już poszła twoja narzeczona. Nie chcę z tobą, Barabara. Wiesz co? Załaduj zmywarkę. Pojedziemy sobie, wiecie co, tak myślę, w jedno miejsce. Dobrze by było, w sumie to może nie dzisiaj, bo jesteś już padnięta. Chociaż. Dobra. Podróżuj. Ty się dobrze czujesz? Ucja do łazienki, proszę cię. To ty sama pojedziesz z Cornelem. Wiecie co, tak padam na teraz na pomysł, że może byśmy pojechali, odwiedzili niestety tą panią, z którą nasz ojciec ma. Byśmy, tylko nie wiem, gdzie ona mieszka. Chyba w Windermburgu. Dobrze by było poznać brata. Tylko my znajdziemy to. Wiecie co, jak znajdę, do was wrócę. Wiecie co, kochani? Niestety, ale nie znalazłam tego. To ja nie wiem, gdzie to jest. Po prostu nie mam pojęcia. Mamy brata, ale nie wiem, gdzie on mieszka.
Muszę później jakoś w wolnym czasie poszukać. Wiesz co, wyłącz i może idziemy spać. Dlaczego ty tutaj? Nie masz domu? A może ty, Barabara? No. No i super, i wszyscy szczęśliwi. Aha, Diana poszła do domku. Okej. Wiesz co, Cornel, ty jak się wyśpisz, to weź sobie kąpiel. W sumie to weź sobie teraz kąpiel. I jeszcze się prześpi. Dalej, Ucja. Ucja też potrzebuje kąpieli. Mirabelka jest głodna. By było tutaj to posprzątać. Dobra, chodź no. Weźmiemy sobie coś do jedzonka. Wszystko jedno co. To możemy sprzedać. Aha, nie ma to jak w łazience. Mogłabyś też sobie coś zjeść. Ale wiesz co, schowaj do siebie tą gitarę, nie zostawiaj jej tak na środku. Mircia, ty już możesz ten. No. Hot dogów ci się zachciał? No dobra, niech będzie. Godzina trzecia rano. W sumie to trzecia w nocy. A ty zachciało hot dogów. No spoko. Ja wiem, że to o siódmy poziom już masz gotowania. Super. Weź sobie porcję. Brat, masz ochotę na hot doga? Potem możesz sprzątnąć. Jak się zastanawiam, może byśmy ci jakąś pracę kiedyś tam znaleźli. Tylko nie wiem, w czym bym cię widziała, wiesz? Czy to może usiąść sobie? Płacić sobie troszeczkę śpiewania. No, przyda ci się. To już pierwszy poziom. Matka szaleje tu z gitarą. Naucz się sprzątać, synu. La la la.
Wiecie co? Robimy nalot. Nie wypaliło nam z tamtym. To może wypali nam Submissional. Wbijamy do naszych milusińskich. Tak. Słuchajcie, przyjechaliśmy, ale nie ma nikogo w domu. Tak, Mirabelka postanowiła troszeczkę sobie tutaj pograć w kosza, a niech sobie... Nie, zostaw. Wiesz co? Ćwicz sobie. Może wiecie co? Zrobimy sobie tak, rozpocznij spotkanie. I porzucacie sobie razem. A, idą wszyscy. Okej. Okay. Szkoda, że nie można. Dawaj gwiazdę koszykówki rzuć. Aha, tylko 3 osoby. No to nie, na razie sobie tak porzucajcie. Nie pamiętam, które to było. O, zapukaj do drzwi. Super, czyli możemy teraz podejść tutaj wszyscy razem i zapukaj do drzwi. Wbijemy się do was na chatę. Może tym sposobem uda nam się... O, superacko. I wiecie co? Łe. Dobra, na razie sobie dziewczyny pograją. Później chłopaki. Nie wiem, dlaczego tak stanęłyście ze sobą. Nie możecie usiąść? Grać? Nie bardzo. Oparcie, dołączył się do nas. Przez chwilę. Nie ma tutaj jak coś takiego jak spytaj o zawód. Jestem ciekawa, czy sobie... Czy sobie pracę znalazły? Dobra, najwyżej później weźmiemy. Aha, Cornel w pracy, dobra. Aha, ten sobie poszedł tam pograć. No, super. Skorzystaj później. A co tamten? Dlaczego nie? Nie ma tamtego. Dlaczego? Dobra, trudno.
Porozmawiaj sobie. W ogóle porozmawiajcie sobie, dziewczyny. Tamten jak sobie ten gra, to sobie niech pogra. Właśnie, może sobie oglądaj film. Noc półżywych Simów, o. Dobra, obejrzymy sobie z wami. Aha, bo on jest już. Aha, nie było, bo on jest guru techniki i poszedł do pracy tak samo jak Cornel. No tak, on jest bez pracy. Okej. Okay. Nie, może nie pokazuj zdjęć, bo wstaniecie zaraz. Zapytaj ją jeszcze raz o zawód. Dobra, troszeczkę się zaprzyjaźnimy z nią. Sprzedawczyni. Wyżerka Uryśka. Super. A może byśmy zrobili lody? Co wy na to? O, lody ba coś tam. Co się będziemy? Wryliśmy się tutaj do nich, to już nawet fajne masz kontakty z Dianą, widzę. Dobra, to teraz sobie wszyscy szapniemy kawałek lodzika. Weźmiemy sobie, żeby wszyscy sobie wzięli w rożku, tak to nie będziemy brudzić jagodzie w domu. Dobra, pauza. Dekoracja. Może plasterki, banana. Posypka. Na przykład. Może być orzechy. Weźcie wszyscy rożek. Nowy jakiś film oglądają, widzę dziewczyny. Wow.
Widzę, że tobie też się jeść. Teraz sobie. No weź sobie. Okej, superancko. Toro! Lodożercy. Musimy chyba sobie jakiś taki zrobić jeden wypad kiedyś z samymi dziewczynami. Jakiś film oglądacie? Czemu położyłaś na podłodze? Nie smakuje ci? Dobrze, moi kochani, zjedźcie tego loda. Aha, to sobie wolałaś miseczkę wziąć, dobra. I będziemy pomału chyba uciekać, a ja będę pomału kończyć ten odcinek. Ej, oni film oglądały. Dobra, zakończamy, kochani, spotkanie. Czy da się tutaj im wpakować te lody? Nie da. Trudno, będziecie sobie musieli sami schować. Coś nam tu wywaliło. Wiesz co, wyrzuć. Wyrzuć. I sprzątnij. A to da się odłożyć? Nie da, dobra. Dobra. Zostałaś sama w tym domu? Nie. Wiesz co to? Moment. Pożegnaj się z nią. A czytnij sobie notatkę. A co się będziemy? I chodź tutaj. Czy można tutaj gdzieś jakieś kule jeszcze znaleźć? No raczej... Raczej zdecydowany na... No dobra, to wiesz co? Zamów sobie jedzenie. Zobaczymy to, może będziesz umiała później to przygotować. Super. Wierzę, że uda ci się przetrwać ten dzień. Dlaczego ty zjedź na dół? Aha, tu jesteś, dobra. A, bo pani zamknęła, to sobie nie zjadłaś. Chodź tutaj, może otworzą. A pan to kto? Dziwny pan jest, ale fajny. A ja przepraszam, chciała sobie zjeść, to fajne. O, nasza bratowa leci. Super. Czyli widzicie, w fajnym momencie skończyliśmy spotkanie, gdyż ona musiała iść do pracy. On Chibi Gurgadon.
Zamówiłaś sobie jedzonko? Super. I będziemy uciekać do domu zaraz. Ucia ma wkrótce urodziny. O matko. Widzicie? Widzicie? Ucia, pokaż nam się. 2 dni. Super. Pogadaj sobie jeszcze chwileczkę z nią. Poplotkuj chwilę i idziemy do domu. Okej, moi kochani, i ja kończę na dzisiaj ten odcinek z padniętą Mirabelką. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.